Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bąk, a to są Bąk Newsy, czyli podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata RC. W dzisiejszym 59. wydaniu Bąk Newsów chciałem wam pokazać kolejne zajawki Drag Slasha od Traxasa. Następnie pokażę wam wysyp nowości od Proline'a, głównie związanych z dragsterami i nowościami dotyczących karoserii. A potem już zostaniemy przy karoseriach i pokażę wam nowe karoserie od Monteka, nie do końca nowe karoserie od HPI po raz kolejny oraz nowe karoserie od Kyosho. Zapraszam do oglądania. No to na początek zaczniemy sobie informacją od Traxasa. Wszyscy czekamy, aż Traxas w końcu nam pokaże coś więcej na temat Drag Slasha, czyli nowego modelu, który od nich nadchodzi, który zapowiedzieli, że w maju powinien pojawić się na rynku, czyli już lada moment. No i niestety Traxas pokazał nam kolejną zajawkę, ale nadal nie pokazuje, co kryje się pod karoserią tego modelu. Pokazali tylko więcej zdjęć. Teraz jesteśmy już pewni na 100%, że jest to Chevrolet C10 i sama karoseria wygląda całkiem ładnie. Chociaż ja nie jestem do końca fanem pick-upów jako dragsterów, chociaż to oczywiście jest kwestia czysto indywidualna. Mnie to nie do końca przekonuje, chociaż sama body jest naprawdę ładnie zrobione i po prostu dobrze wygląda. To co widzimy z tych kilku zdjęć to na pewno to, że zastosowane są wheelie bar, czyli ta taka poprzeczka z tyłu, która uniemożliwia przewrócenie się samochodu przez tył podczas startu. Wheelie bar ma możliwość regulacji, jest kilka punktów, w których można go zamocować, dzięki czemu można regulować pod jakim kątem samochód będzie się mógł unieść nad ziemi. Aczkolwiek jestem ciekaw jak z jego wytrzymałością, bo wydaje być się bardzo plastikowy, jestem ciekaw czy będzie odpowiednio sztywny, czy nie będzie po prostu pracował za mocno. I na tym fragmencie zdjęcia z wheelie barem widać też stalową płytę silnika, co prawdopodobnie jest nowym elementem, tego o ile się nie mylę w Traxasie 2WD jeszcze nie było. Mamy też zbliżenie na koła. Ja mam wrażenie, że to są te same koła, które Traxas stosował w swoim modelu Funny Car jakiś czas temu. Jestem ciekaw, bo nie wiem po prostu jakiej jakości są te koła, bo niestety często jest tak, że te Traxasowe koła, które dostajemy w wersji gotowej do jazdy, to jest jeden z pierwszych elementów, który leci do wymiany, bo są po prostu kiepskie. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej i że te będą się dobrze sprawdzały, bo szczerze powiem nie wiem jaką opinię miały te opony z Funny Cara. No więc dalej czekamy na informacje, co to za innowacyjne technologie Traxas ukrył w swoim slashu. Ja jestem ciekawy, co nam pokażą. I zastanawiam się również, czy odbiornik będzie posiadał TSM, bo jak wiadomo, stosowanie żyroskopu jest kategorycznie zabronione. No i chyba zabija całą ideę tego drag racingu, no bo chodzi o to, żeby tak wystartować, tak ustawić model, żeby on po prostu pojechał prosto jak po sznurku. A kiedy mamy żyroskop, no to 3/4 jakby trudności, czy też duża część trudności, czy tego smaczku związanego z tą dyscypliną są nam po prostu odebrane. No jestem ciekaw, zobaczymy. No model miał się pojawić w maju, więc naprawdę zostało już niedużo czasu, więc czekamy na konkrety i zdjęcia bez karoserii. No i teraz kolejna nowość, o której wam już jakiś czas temu wspominałem, bo przy okazji imprezy King of the Streets, czyli największych zawodów no prep drag racingu, które odbyły się w Las Vegas, Proline pokazał swoją karoserię Volkswagena Beetle, czyli garbuska stworzonego do drag race'ów. No i w końcu jest oficjalny release, czy też oficjalnie model trafia do sprzedaży. No i jego zdjęcia widzicie na górze. Ja mogę wam powiedzieć, że jestem po prostu oczarowany tym, jak ten model wygląda. Te wielkie koło... W ogóle garbus sam z siebie to jest samochód, który wygląda jak z kreskówki. A jeszcze z tymi wielkimi dragowymi kołami z tyłu to po prostu... No po prostu wygląda jak dziecięca zabawka i mi się to strasznie podoba. Mam taki mega Hot Wheelsowy klimacik. Z tego co słyszałem, no to przez ten swój kształt ta karoseria jest wyraźnie mniejsza od standardowych dragsterów. Chociaż oczywiście pasuje na te same podwozia. Jestem ciekawy jak będzie z aerodynamiką takiego pękatego samochodu, jak on będzie się po prostu sprawował. Czy będzie to raczej jako ciekawostka, czy dla osób, które lubią po prostu mieć ładny samochód, czy będzie się nadawał do takiej nazwijmy to zawodniczej jazdy, tego nie wiem. Warto też zwrócić uwagę, że pod tylnym, tym bardzo dużym spoilerem ukryta jest atrapa silnika, co też miły smaczek, że coś takiego jest jak wymodelowane na samej karoserii. No i to, o czym nas informuje producent, to fakt, że karoseria będzie bezpośrednio pasowała na Team Associated DR10, który macie tu. A jeżeli chcecie zastosować tego garbusa na Lozi Dragsterze, bądź na konwertowanym Slashu 2WD, będzie ona wymagała dodatkowego przycinania. Prawdopodobnie wynika to z tego, że jak spojrzycie na zdjęcia, to te nawet nadkola no, są takie bardzo mocno dopasowane do kół i jeżeli są jakiekolwiek różnice w szerokości tych modeli i tak dalej, to po prostu trzeba będzie to wyciąć, żeby nie tarło. No. Więc napiszcie koniecznie w komentarzu, bo mi się ten żuczek bardzo podoba. No jest on polowany w czerwonym kolorze, czyli wiadomo, że szybszym. No i jestem ciekaw, jakie kolejne nowości dragsterowe będą się pojawiały. Wiemy też i czekamy na oficjalną informację o Toyocie Suprze, którą Proline pokazywał też na King of the Streets. Jeszcze nie było i powinny pojawić się już za chwilkę.
No i jeszcze ostatnia nowość Dragsterowa na dzisiaj. Ja was przepraszam, że jakby tak bardzo przeżywam ten temat, ale wiecie, jestem strasznie zajarany i nie mogę się doczekać, aż w piątek będziemy sobie tego Dragstera budowali. A no właśnie, a propos tego, to w piątek o godzinie 20 zaplanowany jest livestream, w trakcie którego będę składał tą DR10 razem z moją Agą. Będzie mi ona towarzyszyła, pomagała ogarnąć czat. Więc jeżeli nie macie planów na piątkowy wieczór, to oczywiście was zapraszam na YouTube'a i sobie razem pokręcimy, postaram się odpowiadać na jakieś wasze pytania. Pogadamy sobie o No Prep Drag Racingu, opowiem wam o tym, jak widzę powolne tworzenie czy budowanie tej sceny w Polsce, jakbym chciał to robić, bo chciałbym jakieś eventy z tym związane zacząć organizować w przyszłości. Więc jeżeli macie wolny piątek, to oczywiście w opisie do filmu znajdziecie linka do tego wydarzenia na Facebooku i do livestreamu na YouTubie. A teraz już przechodząc bezpośrednio do samej nowości, no to ProLine wypuszcza nową wersję opony Reaction. Jest to Reaction Plus, czyli to jest opona poszerzona o 20% w stosunku do standardowej opony Reaction. Jest to oczywiście opona tylna do dragsterów. Charakteryzuje się na tym, że jest to opona belted, czyli mamy wzmocnioną taką siatką tą oponę od środka, co powinno niwelować balonowanie, czyli poszerzanie się opony w czasie szybkiej jazdy. No i wiadomo, tego typu szersza opona powinna nam ułatwić przeniesienie całej mocy modelu na asfalt i jeszcze jego lepszą charakterystykę przyspieszania. Wcześniej ProLine pokazał taką oponę Big Daddy, ale o ile się nie mylę, ona nie była właśnie wzmocniona od środka, przez co strasznie balonowała i nie była chętnie używana. No a to powinno być ciekawe. Ja oponę Reaction tylko o standardowej szerokości mam do swojej DR10, więc jestem też ciekawy, jak taka opona będzie się sprawdzała w wersji poszerzonej. No i oczywiście, jako że opona jest szersza, to wymagać będzie specjalnej felgi dostosowanej do tej szerszej opony. Już nie o Dragsterach, ale dalej od ProLine'a. ProLine przygotował nową karoserię do modeli typu tragi. No i jak widzimy na zdjęciu, da się zrobić niepaskudne tragi. Design jest taki dość, wydaje mi się, nowoczesny. Te linie na masce są takie dość ostre i kanciaste, może delikatnie, takie trochę futurystyczne. Mi się całkiem podoba. Karoseria ta będzie wychodziła w dwóch wersjach. Jedna z nich będzie bezpośrednio pasowała na Team Associated RC8 T3.2, zarówno Nitro, jak i Electro. A druga wersja przystosowana będzie do Mugena MBX8T, zarówno Nitro, jak i Eco, czyli elektrycznego. I ostatnia na dzisiaj nowość od ProLine'a. ProLine od jakiegoś czasu zaczął produkować takie karoserie, oni nazywają to Tough Color, co znaczy, że nie są one wykonane z przezroczystego leksanu, a z takiego leksanu barwionego w masie. Wcześniej mieliśmy tę karoserię Tough Color w wersji czarnej, teraz ProLine również wprowadza tę karoserię w wersji takiej jasno-szarej. Oni to jakoś tak nazwali Stone Grey, czyli kamienisty szary. Powiem wam, jakie karoserie będą wypuszczane, bo to już są karoserie, które aktualnie ProLine ma w ofercie, ale będą one jakby jeszcze raz wypuszczone w tym jednolitym kolorze. Będzie to karoseria Chevrolet Malibu z 78 roku, czyli karoseria do drag race'ów. Early 50s Chevy, to jest karoseria pasująca na Stampeda i na Armę Granite'a. I 1962 Chevy C10, również do baszu karoseria pasująca do Army Granite'a i Traxxasa Stampeda. Ja nie do końca kupuję ten pomysł z jakby zbarwionymi karoseriami, bo jak wiecie, ja sobie lubię karoserię sam pomalować i coś tam stworzyć, żeby była trochę taka indywidualna. Aczkolwiek wydaje mi się, że dla osób, które głównie baszują, to jest to całkiem fajne rozwiązanie, bo karoseria nie wymaga malowania, czyli tylko ją wrzucamy na karoserię i możemy jeździć. Farba nam się nie będzie obdrapywała, bo mamy jakby zlitego, kolor mamy jakby w całości karoserii, więc nie ma problemu z obdrapywaniem się tej karoserii. Wycinając kształty tej w masce przed malowaniem tych karoserii również nie osłabiamy. No i dla niektórych to może być spoko. No jeżeli ProLine wypuści jakieś ciekawe zestawy naklejek, to myślę, że ta opcja ma prawo się przyjąć. Może ja nie jestem konkretnie w grupie docelowej, ale myślę, że znajdą się osoby, które chętnie taką gotową karoserię wezmą, okleją naklejkami i po prostu pójdą się bawić bez spędzania wcześniej wielu godzin na jej malowaniu. Z drugiej strony, jeżeli nie poświęciliście wiele godzin na malowaniu karoserii, to później jest mniej szkoda, jak ona ulegnie destrukcji w czasie jazdy, co również im więcej czasu spędzam baszując na obi na asfalcie, tym bardziej to rozumiem. Teraz nowość od Monteka. Montek przygotował nam karoserię pick-upa dedykowaną do crawlerów, czy też tych modeli przeprawowych. No i jeżeli spojrzymy sobie na nią z przodu, to mamy taką klasyczną oldschoolową ciężarówkę. I wszystko jest ok do momentu, kiedy spojrzymy sobie na tą karoserię od tyłu, czy od boku.
I tutaj ktoś zapomniał o proporcjach, mam wrażenie, bo z przodu tak jakby karoseria wygląda ok, ale jak spojrzymy na nią z tyłu czy z boku, to wygląda już to naprawdę jakoś karykaturalnie źle i niedobrze, tak bym to określił. Karoseria ma rozstaw 315, czyli jest troszeczkę o 2 mm, czyli bez znaczenia właściwie dłuższa niż te standardowe karoserie pod 313 rozstaw osi np. Elementa czy Axiala. No i nie jest to karoseria, która odzwierciedla jakiś realny samochód w bardzo oczywisty sposób, ale ja widzę tutaj potencjał, żeby tą karoserię mocno powycinać i zastosować ją przy okazji budowy modeli takich, nazwijmy to, mocno zawodniczych. W sumie tak jak ja tutaj zrobiłem z tym Creepem, czyli odciąłem z niego wszystko co niepotrzebne, tak żeby koła miały maksymalnie dużo swobody ruchu i karoseria razem z modelem siedziała maksymalnie nisko, to myślę, że do czegoś takiego ten montek będzie się nadawał. I jeżeli chcecie zbudować sobie takie coś, co się nazywa belly dragger, czyli model, który ma... O, czekajcie, źle widać. Model, który ma brzuszek bardzo nisko przy ziemi, no to myślę, że to będzie fajna opcja. W zeszłym tygodniu mówiłem wam, że HPI wznawia jakby produkcję karoserii do modelu Savage. No i teraz jakby kontynuują ten trend, nazwijmy to, czy to działanie, i wznawiają trochę karoserii do modeli onroadowych, touringcarów. Teraz wam przeczytam, jakie to karoserie wracają do sprzedaży po chyba 10 latach, czy coś takiego. Będzie to Nissan Skyline R34 GTR, Subaru Impreza WRC z 1998 roku, BMW M3 GT oraz Nissan 350Z. No i to jest całkiem znowu pozytywna informacja, bo te karoserie HPI charakteryzowały się przede wszystkim tym, że były niedrogie. No i jeżeli ktoś szuka sobie niedrogiej karoserii właśnie na jakąś stradę czy innego onroada, która w miarę w porządku wygląda, a przy okazji nie będzie jej szkoda tyrać, bo po prostu jest tania, to myślę, że to będzie spoko opcja. Mi się szczególnie podoba, szczerze mówiąc, to klasyczne Subaru, chociaż takich karoserii na rynku jest bardzo dużo, ale... Klasyczne Subaru to klasyczne Subaru. Jeżeli szukacie czegoś do na przykład o rallycrossu, to jest całkiem spoko opcja, bo tam jednak jest trochę więcej kontaktu niż przy rajdach i myślę, że tutaj te karoserie od HPI będą się sprawdzały. Wydaje mi się, że Błażej RC Nenox ma na swojej stradzie właśnie tą HPI-ową Subarynkę. Nie jestem pewien, czy dokładnie tą wersję, ale na żywo naprawdę te karoserie wygląda spoko i myślę, że... No, że dobrze to wraca, chociaż mam cały czas nadzieję, że HPI jak już się przewali przez te zapasy tego, co mają w magazynach i wznowią produkcję wszystkiego, co uznają, że jest warto wznowić do produkowania, zaskoczą nam czymś nowym. Tak, bo brakuje jakiejś nowości od tej firmy, bo na razie to tak jak widać próbują jakby do maksa wycisnąć to, co mają w swojej ofercie, albo to, co mieli w ofercie i można by jeszcze z powrotem wpompować na rynek. Modele Kyosho Fazer wam już kilka razy pokazywałem w Bonk Newsach, więc tym razem o samej konstrukcji modelu nie będę się rozwodził. Tym razem Kyosho proponuje nam dwie nowe wersje z nowymi karoseriami tego podwozia. Pierwsza z nich to jest Dodge Challenger SRT Hellcat, czyli taki bardzo mocny Dodge. I jak widać, te karoserie na tych modelach Kyosho po prostu są bardzo ładne. One, można powiedzieć, że nawet lekko zahaczają o te takie skalowe czy też mocno realistyczne modele, bo są naprawdę dobrze odwzorowane. No a przy okazji Fazer podobno całkiem fajnie jeździ. No i to jest pierwsza z tych nowości. A druga nowość to jest karoseria Toyota Supra MK4 z takim bodykitem. I o ile ja jestem fanem Supry czwartej generacji, a przynajmniej tak mi się wydaje, że jestem, bo bardzo mi się podoba i kiedyś chciałbym mieć możliwość czymś takim się przejechać, a najlepiej parkować pod swoim domem. Niemniej w tym konkretnym wydaniu ta Toyota mi się nie podoba, ten bodykit jest jakoś tak, może tylko to jest kwestia zdjęcia, które Kyosho zaprezentowało, niemniej ten bodykit jakoś tak nie oddziela się wyraźnie od samej karoserii, jakaś taka jest obła, takie trochę zatracone są te charakterystyczne kształty tej Toyoty. No osobiście mi się ta wersja Supry nie podoba. A teraz jeszcze chciałem szybciutko wam przypomnieć o najbliższych nadchodzących imprezach modelarskich. O wszystkich z nich wam wspominałem w poprzednim wydaniu, więc tylko szybkie przypomnienie. 2 maja odbywa się będzie 5 rajd nadwiślański. To jest rajd dla modeli typu Short Course, typu Monster Truck, typu Tragi, typu Buggy. Czy nie jest to rajd dedykowany dla aut WRC po prostu. I on odbywa się będzie na tarasie widokowym Wisły imieniem Michała Kokota w Toruniu. Kolejna impreza 3 maja to będzie 5 rajd krzyżacki, również dla tego typu modeli, czyli tych shortcorsów i tak dalej. Odbywać się będzie na ruinach Zamku Krzyżackiego w Toruniu. Bardzo piękna miejscówka, super ujęcia i myślę, że naprawdę fajna jazda, bo tam jest taka sztywna, ale sypka nawierzchnia, czyli jest duża szansa na jeżdżenie bokami, co na pewno daje dużo frajdy i na pewno jest bardzo spektakularne. Więc jeżeli nie macie jeszcze innych planów, to myślę, że weekend w Toruniu to jest dobry pomysł.
A w kolejny weekend, 8-9 maja, oficjalnie otwieramy sezon gliniany. Jedziemy do Włodawy, będziemy się ścigać modelami w skali 1 do 8. W międzyczasie organizowany będzie Jumpstar Contest, czyli konkurs skoków w dal, backflipów i tak dalej. Ja się już nie mogę doczekać, powiem wam, że w ciągu zimy jakoś tam moja chęć na ściganie była trochę uśpiona, ale jak już impreza jest coraz bliżej, to już nie mogę się doczekać, żeby bagusa odpalić i zobaczyć, jak sobie będę radził na glinie po tak długiej przerwie. Podejrzewam, że słabo. No ale jak nie zaczniemy jeździć, to zawsze tak będzie. No i mam nadzieję, że jak największą liczbą z was spotkam się na pierwszej rundzie. Zapisanych jest całkiem sporo osób. W klasie bagi jest ponad 30 modeli, więc zapowiada się rewelacyjny weekend. Widziałem, że Tomek ostro na torze pracuje, wszystko jest już właściwie przygotowane. Nie tylko przyjeżdżać się ścigać, więc jeżeli macie taką możliwość, to zapraszam was do Włodawy. Dobra, przebrnęliśmy wszystkie newsy. Ja was już raz zapraszałem na livestream w piątek o 20 i jeszcze raz to czynię, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Będziemy budowali sobie Dragstera, opowiem wam trochę o tym, jak to wszystko ma wyglądać. To jedna sprawa. A druga sprawa, na Facebooku utworzyliśmy taką grupę, która się nazywa No Prep Drag Racing Street Runs Street Bash Polska. Nazwa jest długa, ale miała po prostu jakby być samowyjaśniająca się, żeby było łatwo ją znaleźć w facebookowej wyszukiwarce. Jest to oczywiście grupa dedykowana szybkiej jeździe po asfalcie wszelakiej. Jakby ja chcę główny nacisk postawić na właśnie No Prep Drag Racing, ale oczywiście dla fanów speedrunów również znajdzie się tam miejsce, czy dla osób, które chcą po prostu szybko jeździć po asfalcie, baszować, macie, nie wiem, obniżonego slasha, Armain Fraction, Strady i tak dalej, Traxxasa Forteca, czy HPI RS4, jak już się powiedziałem, no to myślę, że jest to miejsce dla was. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować fajne środowisko osób jeżdżących szybko po płaskich nawierzchniach. Link oczywiście w opisie do tego filmu. Dobra, to wszystkie nowości na dzisiaj. Ja się rozgadałem, ale było co pokazywać. Co prawda głównie karoserie, żadnych nowych modeli, ale myślę, że mi to wybaczycie. A tymczasem napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co wam się najbardziej podobało, co wam się najmniej podobało, co mam poprawić w newsach. I koniecznie napiszcie, jeżeli planujecie pojawić się na piątkowym livestreamie. A jeżeli planujecie się na nim pojawić, to też zaproście sobie jakichś znajomych może, albo wyślijcie to do znajomych, bo jak więcej osób będzie na czacie, to i ta nasza interakcja będzie ciekawsza, będzie się po prostu więcej działo. Jak już wspomniałem, Aga będzie ze mną siedziała, żeby ten czat pomóc mi ogarnąć. I myślę, że spędzimy sobie miło piątkowy wieczór. Dobra, powtarzam się trzeci raz o tym live'ie, więc już chyba wystarczy. Wszystko zapamiętaj, że jest w piątek o 20, a tymczasem życzę wam wszystkiego najlepszego. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Wasz Bąk.